Kilkanaście lat temu brałem udział w czymś dla mnie niezwykle ważnym. Badałem z moim zespołem z Instytutu Ekspertyz Sądowych szczątki generała Władysława Sikorskiego. Mieliśmy ustalić, czy to on został pochowany w krypcie na Wawelu. Czy sekcja była potrzebna? Na ten temat wypowiadali się już medycy sądowi. Uczono mnie na studiach, że jest to tak samo ważna przysługa jak pochówek dla zmarłego, ustalenie jego przyczyny zgonu. Istnieją możliwości w przypadku normalnych ekshumacji, mówię o ekshumacjach z ziemi, że można pozostałości po starej trumnie ponownie pochować. W trakcie ekshumacji trzeba było podnieść ten sarkofag, który w dodatku był umieszczony w kącie sali. I żeby do tego dokonać, trzeba było zaprojektować specjalne urządzenie dźwigowe, które będzie w stanie podnieść ten sarkofag bez jego uszkodzenia. Największym problemem ogólnie, jeżeli chodzi o badanie tak odległych katastrof lotniczych, jest dostęp do dokumentacji. Bardzo dużo dokumentacji zostało zniszczone. Część dokumentacji jest w ogóle niedostępna. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 23 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem szefem pracowni genetyki sądowej. Nasze badania wykonujemy na zlecenie prokuratury, policji oraz sądów. W naszej pracy zdarzają się również ekspertyzy dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Generał Sikorski miał 3 pogrzeby. Pierwszy, zaraz po katastrofie w lipcu 1943 roku. Wtedy uroczyste nabożeństwo odbyło się w katedrze Westminsterskiej w Londynie. Później generała pochowano na cmentarzu wojskowym w Newark. Drugi pogrzeb odbył się w roku 1993 na Wawelu. Trumnę ze szczątkami generała przywieziono z Anglii do Polski. Pochowano w krypcie świętego Leonarda. Po raz trzeci generała Sikorskiego pochowano w listopadzie 2008 roku. Zarówno w roku 1943, jak i po sprowadzeniu szczątków generała na Wawel pół wieku później, nie przeprowadzono ich badań sekcyjnych. Mnie i mojemu zespołowi było dane uczestniczyć w tej kompleksowej ekspertyzie, która miała dać odpowiedź na wiele pytań zadawanych od lat przez historyków i badaczy, dla których śmierć generała Sikorskiego była nadal sprawą niewyjaśnioną. Witam Państwa serdecznie. Chciałem przedstawić Państwu wyniki naszych badań genetycznych.
Zasadniczym celem było oczywiście identyfikacja zwłok, które zostały pochowane jako zwłoki generała Władysława Sikorskiego. W toku śledztwa analizowano równolegle zasadniczo trzy wersje śledcze. Pierwsza wersja, czyli założenie, że do śmierci generała Sikorskiego doszło wskutek przestępstwa, czyli wskutek zabójstwa dokonanego bądź to bezpośrednio przed wylotem, bądź to w trakcie lotu, a sama katastrofa, czyli sam upadek Liberatora do wody był tylko formą upozorowania tej śmierci. Druga wersja zakładała, że był to wypadek niezawiniony przez człowieka wskutek jakiejś usterki technicznej. I trzecia wersja, wersja zbliżona do tej drugiej, tyle tylko, że do tego wypadku mogło dojść w drodze sabotażu, czyli zawinionego przestępczego zachowania osób trzecich. Ja, wydając postanowienie w tym przedmiocie, zakreśliłem zakres tych badań i w takim zakresie te badania zostały wykonane. Przy czym akurat były to badania w pewnym stopniu szersze niż to dotychczas było robione w śledztwach, ponieważ na przykład były też zrobione badania przy użyciu tomografu komputerowego, czego wcześniej w sprawach kryminalnych raczej nie stosowano. Podstawą tego śledztwa było to, żeby te wszystkie ewentualne teorie spiskowe wyjaśnić i albo potwierdzić, albo obalić, no więc dlatego zostały zlecone badania w maksymalnie szerokim zakresie. Myślę, że każdy efekt naszych prac będzie dobry, bo nawet jeśli nam uda się wyeliminować te wszystkie podejrzenia, które do tej pory funkcjonowały i przyjdzie nam poprzestać na tym, że najbardziej prawdopodobna była jednak ta katastrofa, to pozwoli nam w sposób już bez żadnych podejrzeń patrzeć na śmierć generała Sikorskiego. A jeśli okaże się inaczej, to okaże się, że ci ludzie, którzy przez całe lata mieli wątpliwości, mieli je słusznie, no i zobaczymy, nawet jeśli uda się ustalić, że był to sabotaż, to kto za nim stał? Myślę, że to jest najtrudniejsze pytanie. Generał Sikorski został premierem 30 września 1939 roku w momencie dla narodu krytycznym. Po niespodziewanej i bardzo gwałtownej klęsce państwa, które było dopiero co odbudowane. Celem jego polityki było prowadzenie wojny u boku aliantów zachodnich. Najważniejszym celem było odbudowanie wojska. Kolejnym było utrzymanie łączności z konspiracją w kraju, która wkrótce przybrała postać Polskiego Państwa Podziemnego. Sytuacja Polski była w zasadzie bez wyjścia od początku wojny. Myśmy byli raczej przedmiotem w rękach mocarstw niż podmiotem polityki międzynarodowej. A to było najważniejsze w tym momencie. Niezależnie od toczącego się IPN-owskiego śledztwa, sprawą śmierci generała Sikorskiego zajmowali się znawcy tematyki lotniczej. Jednym z nich jest Franciszek Grabowski, który swoje badania oparł m.in. na ustaleniach pierwszej komisji brytyjskiej. Podstawowym wnioskiem wynikającym z analizy jest, że brytyjska komisja rzetelnie i prawidłowo przeprowadziła badanie katastrofy, co często jest obecnie podważane. Drugi wniosek, podstawowy, istotny, jest taki, że komisja nie znalazła przyczyny katastrofy, natomiast wykluczyła wszelkie przyczyny techniczne czy błędy ludzkie. W przypadku katastrofy gibraltarskiej taki dokument, czyli protokół brytyjskiej komisji powypadkowej, czyli sądu polowego, zachował się i jest dostępny, natomiast nie zachowały się najprawdopodobniej wszelkie dokumenty powstałe przy okazji dochodzenia. Dwukrotnie zwracaliśmy się z wnioskami o udzielenie pomocy prawnej także przez stronę brytyjską. Zdołaliśmy utrwalić w drodze zeznań relacje Kenneta Brooksa, radiotelegrafisty, który pełnił służbę na łodzi ratunkowej, która jako pierwsza
podpłynęła do miejsca katastrofy i to w jego obecności, na jego oczach, ciało generała Sikorskiego zostało przetransportowane na tej łodzi na brzeg. W materiałach komisji nie było informacji o rozlokowaniu pasażerów, natomiast prawdopodobnie takie dokumenty w ogóle nie istnieją. Są pewne informacje wskazujące na umieszczenie poszczególnych pasażerów. Jeden z pasażerów był wciąż przypięty do fotela, na którym siedział. Natomiast ze względu na stan zniszczeń samolotu nie było możliwe dokładne odtworzenie położenia poszczególnych pasażerów. What goes contristat, certa moriendi conditio, eosem consolator, future immortalitatis promissio. Czuję się, że myśl 3000 ludzi stężała w skupieniu i modlitwie, od której skurcz chwyta za gardło i do oczu nabiega ciężar łez. Nad tronną twoją chcę złożyć zapewnienie, że nasze szeregi zbrojne będę prowadził ku celowi, który ci jedynie przyświecał, a którym jest wielkość i szczęście Polski. Śmierć Sikorskiego wyeliminowała tego bardzo ważnego gracza. Być może mocarstwom byłoby trudniej akceptować żądania Stalina, gdyby Sikorski żył. Najbardziej na śmierci Sikorskiego skorzystał Związek Sowiecki, dlatego że to już całkowicie otwierało mu drogę do narzucenia własnego rządu w Polsce. Niezwykły przebieg miała konferencja prasowa w końcu stycznia 2009 roku. Najpierw zabrali głos medycy sądowi. My nie jesteśmy biegłymi od katastrofy lotniczej. Bardzo silny uraz działający na ciało, którego wodowaniem wytłumaczyć nie umiem. Natomiast ja chciałem powiedzieć tylko tyle. Przepraszam, czy pozwoli mi pan odpowiedzieć na pytanie, bo myślę, że o to pan chodzi. Jeżeli mamy złamanie kości udowej, które też tutaj no, nie może być całkowicie lekceważone, na przykład, to już jest kombinacja tego typu poważnych obrażeń, które w związku z nawet utratą krwi i niewydolnością oddechową prowadzą do zgonu. Wszystko to, co znaleziono, daje się wytłumaczyć działaniem gwałtownych sił, które były generowane w momencie, gdy samolot, a więc ciała znajdujące się w nich osób, uległ gwałtownemu przyspieszeniu, a potem w momencie z kontaktu z wodą gwałtownego opóźnieniu, co spowodowało przemieszczenie się tych ciał wewnątrz samolotu i ich uderzenie z dużą siłą o elementy wnętrza oraz uderzenie tych ciał przez przedmioty, które ewentualnie uległy zerwaniu znajdujące się we wnętrzu pojazdu. Biegli zdołali zobrazować w sposób bardzo szczegółowy obrażenia, których doznał generał Sikorski w wyniku katastrofy. To były obrażenia zarówno w obrębie twarzoczaszki, klatki piersiowej, jak i kończyn górnych i dolnych. Na tej podstawie wysnuli wniosek, iż przyczyną śmierci generała Sikorskiego były obrażenia wielonarządowe, typowe, w przypadku katastrof w ruchu komunikacyjnym, czyli w komunikacji. Co istotne, biegli w sposób kategoryczny wykluczyli, iż przyczyną śmierci generała Sikorskiego było zabójstwo. Opinia medyków sądowych była tylko częścią większej ekspertyzy. Podczas badań szczątków generała Sikorskiego mój zespół z Instytutu Ekspertyz Sądowych współpracował z Andrzejem Czubakiem, specjalistą antropologiem, który miał stworzyć tak zwany portret przeżyciowy generała.
Jest niezarośnięte. Niezarośnięte nasady to jest tak zwana diafiza. To jest tak zwana diafiza. Pierwotny ośrodek ocenienia znajduje się tutaj, w tym miejscu. Mamy czaszkę. Oceniamy tą czaszkę, czy ona się nadaje. Dalej na podstawie tej czaszki musimy uzyskać informacje, w jakiej płci, w jakim wieku, w jakiej odmianie biogeograficznej był dany człowiek. Wtedy możemy przystąpić do pracy. Na podstawie tych informacji ustalamy grubości tkanek miękkich w odpowiednich punktach antropometrycznych. Wykonałem komputerową i rysunkową rekonstrukcję na życzenie IPN-u. Ktoś mi kiedyś zarzucił, że rekonstrukcja była wykonana człowieka znanego, więc po co rekonstrukcja, skoro wszyscy wiedzą, że to był generał Sikorski. Natomiast po otwarciu metalowej trumny, w której leżał generał, nawet rodzina nie była pewna, czy to był faktycznie generał, także, czy też nie zostały zwłoki podmienione, w związku z tym, że była taka obawa, zlecono mi wykonanie takiego portretu i portret został wykonany w ciągu jednego dnia. Miałem te efekty wcześniej niż badania DNA zostały wykonane. I podobieństwo było. Znaczy ja zawsze mówię, że to nie jest nigdy stuprocentowe podobieństwo. To jest jakieś podobieństwo między 60 a 80%. Tu faktycznie był rozpoznawalny na tych obrazach, które przedstawiłem IPN-owi. Portret przeżyciowy generała Sikorskiego śledczy z IPN otrzymali szybciej niż wyniki naszych badań DNA. Na ich wykonanie potrzebowaliśmy trochę więcej czasu. Jaki materiał mieliśmy do dyspozycji? Najważniejsze w badaniach identyfikacyjnych bezspornie jest materiał porównawczy. Bez materiału porównawczego nie ma wiarygodnych badań identyfikacyjnych zwłok. Materiałem genetycznym, którym dysponowaliśmy, był materiał pobrany od krewnej w linii matczynej pana generała Władysława Sikorskiego, materiał pani Ewy Wojtasik. Tutaj widzicie państwo przedmioty, które zostały zbadane przez nas, przekazane przez panią Ewę Wojtasik, podróżne kapcie pana generała oraz szczotka do włosów, a także przedmioty, które mieliśmy okazję oglądać i zabezpieczać w nich ślady biologiczne w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, które zostały tam przekazane jako przedmioty należące do generała, może przedmioty, których kiedyś ubierał się. Jakie były nasze ustalenia? Analiza mitochondrialnego DNA wykazała, że ten uzyskany materiał ze szczątków jest identyczny z tym uzyskanym od pani Ewy Wojtasik, co potwierdziło, że zwłoki mogą należeć do generała Władysława Sikorskiego. Z jakim prawdopodobieństwem ustaliliśmy to pokrewieństwo? Państwo widzicie, to jest 99,92%, że te osoby są spokrewnione. Tutaj jak gdyby rola genetyków już się skończyła, mogliśmy zakończyć badania na tym etapie. Na razie mogliśmy podjąć to, czego jeszcze nie mamy, co wymaga czasu, to znaczy zgromadzenie tych dokumentów, które Brytyjczycy na przestrzeni lat odtajniali, które są dostępne w National Archives. Chodzi nam przede wszystkim o te materiały powypadkowe Komisji Lotnictwa, które zostały przeprowadzone w 1943 roku. To zostało już w tej chwili przez prokuratorów skopiowane. Są to niezwykle istotne materiały, bo one są powoływane we wszystkich publikacjach i rozprawach na temat katastrofy w Gibraltarze. No, trudno sobie wyobrazić, żeby prokurator pracował na informacjach o dokumentach, musi do nich po prostu zajrzeć, co uczynili też nasi prokuratorzy. Nie jest tak, że cokolwiek dotyczące Sikorskiego zostało specjalnie utajnione. Po prostu archiwa MI6 są tajne. W 1998 roku okres tajności dokumentów MI6, czyli wywiadu, został przedłużony na okres nieokreślony, tylko po to, żeby chronić tych ludzi, którzy współpracowali z wywiadem brytyjskim przez kolejne pokolenia. To wszystko doprowadziło w efekcie do umorzenia śledztwa. To uzasadnienie potwierdza, że doszło do katastrofy, natomiast powodów, czyli tych okoliczności bezpośrednio poprzedzających, nie byliśmy w stanie w sposób kategoryczny wyjaśnić. Z analizy dostępnego materiału wynika, że nie doszło do żadnej awarii technicznej, a błąd ludzki też nie mógł być tego przyczyną. To jest bardzo istotne. Ewentualny błąd ludzki nie mógł doprowadzić do katastrofy w tym miejscu, w którym ten samolot się rozbił.
W tym momencie jedynym możliwym wyjaśnieniem jest celowe działanie, czyli wodowanie samolotu Liberator tuż za linią brzegową. Dodajmy, że w tej konkretnej sytuacji jedynym logicznym wytłumaczeniem śmierci generała Sikorskiego było celowe działanie pilota. Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości zaistnieją przesłanki, warunki do podjęcia na nowo i kontynuowania tego postępowania. Tego wykluczyć nie możemy. Być może w przyszłości pojawią się nowe dokumenty, być może ze strony brytyjskiej, być może ze strony sowieckiej, które rzucą nowe światło na okoliczności tej katastrofy i dostarczą przesłanek do podjęcia i dalszego kontynuowania tego śledztwa. Są sprawy, które nie mają swojego zakończenia. Są sprawy, w których nie zapadają wyroki sądowe. Taką sprawą pozostaje do dziś śmierć generała Władysława Sikorskiego.